że punkt bonusowy pojedzie do Zielonej Góry. Co więcej? Więcej chcemy zobaczyć i dowiedzieć się właśnie teraz. Wyścig numer 15 przed nami. Zacieramy ręce, drodzy Państwo, no bo czterech aktorów, którzy dostarczyli nam najwięcej emocji, którzy naprawdę punktowali najlepiej, jak tylko mogli dla swoich drużyn, ustawiają się pod taśmą w biegu 15, w biegu o wszystko, w biegu o zwycięstwo meczowe w Bydgoszczy. Ze strony gości Krzysztof Puczkowski, no i Przemysław Pawlicki, dwóch liderów, którzy dzielnie niosą na swoich barkach ciężar punktowania dla Falubazu. Po stronie gospodarzy Wiktor Przyjemski, który no, był niełapalny, aż go złapał Rasmus Jensen, ale tam na pewno tli się gdzieś sportowa złość do tego wszystkiego. Mateusz Szczepaniak, odrodzony, szybki, co potwierdzał w każdym kolejnym startem dzisiaj. My też bieg 15, bieg, który zdecyduje o losach tego spotkania. Puczkowski, Przyjemski, Pawlicki i Szczepaniak. Puczkowski od razu na dojeździe, gospodarze nie, bo jest Pawlicki. 3 do 3, Pawlicki wskakuje przed Przyjemskiego, a jeszcze teraz Puczkowski chce do niego dołączyć. Spada na ostatnie miejsce Przyjemski, no co tu się dzieje? Trzeci jest Szczepaniak, Falubas na podwójnym prowadzeniu. No oni są chyba nie do zagięcia, oni są naprawdę nie do złapania. Odjechali już gospodarzy daleko. Cisza w tej chwili przy sportowej. Oni tu wszyscy nie dowierzają i tylko jeden sektor świętuje. I tylko jeden sektor się bawi. To sektor gości, to sektor Falubazu. Na podwójnym prowadzeniu właśnie kask żółty, kask biały. Z przodu Pawlicki, obok niego Puczkowski. No oni dzisiaj powinni być noszeni na rękach. Coś niesamowitego, co tu się dzieje. Przyjemski na końcu. Trzeci jest Szczepaniak. Falubas wygrywa w Bydgoszczy. Choć Polonia po 10 biegach prowadziła 8 punktami. Ludzie, co tu się wydarzyło? No niesamowite zawody. Roller coaster z wielkimi zwrotami. Tak jak wspomniałeś, 8-punktowa przewaga w pewnym momencie po 10 wyścigu na korzyść gospodarzy, ale nic bardziej mylnego, bo to zielonogórzanie szybko wzięli się za odrabianie strat, aż 3-krotnie wyprowadzone ciosy na 5 ostatnich wyścigów w postaci 5-1. Jeśli trzeba stanąć na wysokości zadania, to zdecydowanie dwójka liderów z wielkim ekstraligowym doświadczeniem, czyli Przemek Pawlicki oraz Krzysztof Buczkowski, pokazują, że to są goście, na których zawsze można liczyć w tych najtrudniejszych, najważniejszych wyścigach. A dzisiaj butyczka przeciwko Wiktorowi Przyjemskiemu to zdecydowanie wyścig z cyklu tych najtrudniejszych. Młodzieżowiec, który jest w astronomicznej formie, rzadko przegrywający, praktycznie w ogóle musiał uznać wyższość obu rywali, ale ile tutaj się działo. Przemek Pawlicki zrobił akcję meczu, akcję, którą wykonuje niejednokrotnie, bardzo szeroko wypuszczony, praktycznie tylnym kołem, deflektorem. Po balotach, patrzmy na kask biały. Dawid, ale to jest alogiczne. Przegrał start Puczkowski. Dzisiaj kto wygrywa start, ten dojeżdża do przodu. Przyjemski tu jeszcze prowadzi. On przecież skończył z zerem ten bieg. Jak? Krzysiek Puczkowski zyskał tutaj bardzo na tym przelocie Przemka Pawlickiego. Zobaczmy jeszcze raz. Wiktor Przyjemski bardzo często robi ten sam manewr, że zostaje przy krawężniku. Przemek był masakrycznie napędzony, wykorzystał świetnie tą prędkość i tu był taki moment zachwiania, który wykorzystał Krzysiek Puczkowski, wjeżdżając właśnie tutaj w drugi łuk wąsko. Tam jeszcze Wiktor totalnie pogubiony po tej akcji, nawet chyba nie spodziewał się, że ktoś może koło niego tak szybko przelecieć. To wszystko wmieszał się jeszcze, zobaczmy z tyłu, bo prawdopodobnie będzie to najlepsza kamera, co robi Przemek Pawlicki. Bardzo szybki wjazd, taki na centymetry między Krzyśka Puczkowskiego a właśnie Wiktora Przyjemskiego. Buczek jeszcze odważnie też wjeżdża pod Przyjemskiego. W to wszystko wmiesza się za chwilę Szczepaniak, więc tam totalnie robi się wielki miszmasz. Zwycięsko z korzystnie wychodzą na tym zielonogórzanie, którzy już po wyjściu z drugiego łuku ustawili się na 5-1. Krzysiek bardzo dobrze pilotował daleko jadącego już z przodu Przemka Pawlickiego. No przyznam szczerze, że to co zrobili zielonogórzanie w tych zawodach, jak odwrócili losy tego spotkania, to zasługuje
na największe brawa, nie na darmo są liderem i dalej zostają jako niepokonani w tej części sezonu. Wielkie wow, wielkie gratulacje, bo dzisiejszy mecz naprawdę na wysokim poziomie. Falubas wygrał w tym meczu, drodzy Państwo, 3 biegi. Każdy z nich podwójnie. Polonia Bydgoszcz wygrała 4 biegi, reszta to były remisy. To jest... z mojej strony absolutnie to nie jest śmiech, ja po prostu, nie wiem, nie rozumiem tego. To jest po prostu żużel, to jest coś, co się w głowie totalnie nie mieści. Jest jeden człowiek obecny dzisiaj, który zarówno ma historię z Bydgoszczą, obecnie Zioną Górą, Piotr Tasiewicz, który jest autorem pięknych słów i tymi słowami ci odpowiem na twoje zapytanie. Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna się żużel i sądzę, że ta potyczka Abramczyk Polonia Bydgoszcz kontra Enea Falubas Ziona Góra to chyba najlepszy odpowiedź na to, co dzisiaj widzieliśmy.